Cześć, witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale z Farminga 17. Z Farminga 17 z samotnego rolnika w dolinie. Dzisiaj kontynuujemy sobie żniwa, zaczynamy kosić sobie jęczmień. A zanim zaczniemy, zapraszam do subskrybowania kanału oraz do pozostawienia łapeczki w górę. Oczywiście coś takiego nowego u mnie na kanale jest i za chwilę pojawi się nade mną, tutaj nad moją kamereczką, z moją mordeczką, top 5 subskrypcji, które ostatnio mnie zasubskrybowały. Oczywiście zapraszam do nich. Jeżeli chcecie się na tej liście pojawić, to zapraszam do subskrypcji, bo możliwe, że na niej się pojawicie. A ja zaczynam sobie już wyjazd w pole. Nie ma nic. A widzicie, mamy rzepak. To może zanim zaczniemy wyjazd w pole, to sobie wywieziemy sobie rzepak, a później dopiero sobie wjedziemy w jęczmień. Trochę tego mamy, także nie śpieszy nam się. Na pewno 3-4 odcinki ze żniw się pojawią, także mamy co robić. Nie wiem, nie interesuje mnie cena na razie rzepaku. Sprzedam to, żeby mieć tylko pustą przyczepę. Jedziemy do najbliższego skupu, który nam oferuje sprzedaż rzepaku. Pojedziemy tutaj do najbliższego, chyba do tej warwianki całej. Wow, ale mnie zamiotło. Troszkę dawno nie było tych odcinków z Farminga 17. No, jest to spowodowane szybkim nadejściem wiosny i bieganiem z kamerką w realu. Co zauważyliście na kanale, staram się co 2 dni wstawiać jakiś krótki filmik z tego, co się dzieje, a raz w tygodniu wstawiać jakiś taki dłuższometrażowy, no nie wiem, jak to powiedzieć, taki dłuższometrażowy z jakąś tam podkładem muzycznym film, który tam mniej więcej ukazuje to, co się działo u tych ludzi, co tam sobie nagrywam. Ja sobie teraz wysypnę to. O, fest zarobiliśmy, ale dobra i tyle. Dobra, jedziemy dalej. No, człowieku, uciekaj. Zaraz sobie postawimy go gdzieś tutaj na boku. Postawimy sobie go gdzieś na boku i zaczniemy kosić jęczmień. A ile nam się uda, to zobaczymy wtedy. Ile się uda, na pewno trochę tych odcineczków się pojawi. Mamy trochę czasu, to troszkę nadgonię to wszystko. Dojedziemy. I akurat zaczniemy sobie żniwować. A później zobaczymy, co będziemy siali po tych całych naszych kochanych żniwach. Mapka to oczywiście polskie pola. V2 po mojej delikatnej edycji, ale jeszcze trochę przeróbek zrobię. Ale to już przeróbki będą robione na live'ie. Na pewno kiedyś tam się jakiś live ukaże i będę sobie właśnie tę mapę edytował. Także jeżeli chcecie znaleźć się na liście ostatnich subskrypcji na kanale, to zachęcam do subskrypcji kanału. A na pewno ktoś wejdzie i po prostu sobie sprawdzi wasz kanał. Jeżeli będzie się content podobał, zasubskrybuję. A my wjeżdżamy.
A my sobie wjeżdżamy, jak widzę, teraz tutaj widzę na kamerce, że mi się bateria rozładowuje, ale dobra, teraz tak. Włącz pokos słomy, no jasne, że włączymy sobie pokos słomy. No to co? Rura! I powolutku do przodu sobie zaczniemy kosić. Mniej więcej w ten sposób sobie zacznę i zrobię miejsce na przyczepę. A wy oczywiście komentujcie filmiki, co u was ciekawego się dzieje. Zadawajcie pytania. A ja na pewno wam w następnych odcineczkach na te pytania odpowiem. Ale bucy. Otwórzmy sobie okno, bo się kurzy. No i tak zaczęliśmy sobie farmingowe żniwa. Zaczynając od jęczmienia. Zobaczymy, jak nam sypnie, zobaczymy, co nam te żniwa przyniosą. Może pojawią się jakieś nowe nabytki, ale jest już widzę kiepsko. Chociaż... Chociaż nie jest źle. Chociaż nie jest źle. Odcinki będę starał się tak nagrywać 15 minutek. Co by nie przedłużać. Oczywiście zapraszam do wbijania do Krzemyka na odcinki ze mną w rozwojowych sąsiadach. Też te odcinki zaczęliśmy powoli nagrywać i będą się pokazywały tak co dwa razy w tygodniu, no środa i niedziela u mnie, a u Krzemyka w niedzielę, a nie wiem jak tam sobie zaplanuję w tygodniu. Ja będę starał się w środę i w niedzielę zawsze po odcineczku wrzucić, żeby tę ciągłość na kanale zachować. Bo czasami jest tak, że po prostu jest nagrane, jest pustka, a można to czymś zapełnić. Aż się po cycorku wezmę, podrapię. No to już mamy. Tonę już mamy, jest dobrze. Oczywiście chyba w najbliższym czasie to sobie trochę podtuninguję sprzęta i... Oj! No mi światło nie są potrzebne i założę sieczkarnię, bo przecież non stop słomy nie będę zbierał. Tu sobie przejedziemy wzdłuż poprzeczniaczka. Przejedziemy sobie wzdłuż poprzeczniaczka i zobaczymy, czy będziemy mieli w ogóle pełny zbiornik. Bo jak na razie to jest słabo. Bardzo słabo. Dużo osób pyta mnie się, czy będę grał z widzami. Jak na razie gram tylko z Krzemikiem i to jeszcze w 19, a w 17 chcę sobie pograć na singlu, nic więcej. Nic więcej, w 17 jakoś wolę sobie wypytać sam.
Dzisiaj nagram odcinek, dzisiaj jeszcze postaram się go zmontować i tylko chyba zmontować, bo render zostawię we wtorek. We wtorek się zrenderuje i oczywiście we wtorek wrzucę, co by. Chociaż nie, no bo w środę 19 będzie. A no to pewno to w poniedziałek, jutro. Kurde, jutro jest wtorek, no to bym musiał dzisiaj wziąć. Dobrze, no to postaram się w czwartek wrzucić odcinek z 17 i tak chyba zostawię. Chociaż tych filmów tam jest z Reala dosyć sporo, bo mam zaplanowane już do 5 maja. Także oglądać będziecie mieli, co? Oczywiście z farminga i z innych gierek nie zabraknie. Zawsze coś w międzyczasie. Coś tam się postaram nagrać, bo zawsze jakąś tam odmienność na tym kanale trzymać, bo on sobie jedno i to samo oglądać, to też nie jest tak zbyt fajnie. Oczywiście jakieś tam różne rzeczy też będziemy działać sobie w farmingu, nie tylko jakieś tam żniwa, uprawy, tylko jakieś różne rzeczy związane z na przykład leśnictwem. Także będzie się działo. Jeszcze dzisiaj wieczorkiem z panem Krzemykiem będę nagrywał odcinek z 19. Także trochę tego będzie, jak najbardziej będzie się działo na kanale w tym roku. A mogło się zacząć już wcześniej, od stycznia, bo ale dopiero teraz zauważyłem większy przyrost oglądalności na moim kanale, większe zainteresowanie i bardzo mnie to zmotywowało. No i oczywiście profity, same profity na rozwój. Zauważyłem przychód jakiś tam idzie z tego i będę te pieniążki od was, które zarobiłem na wyświetleniach, będę po prostu wkładał w lepszy sprzęt do nagrywania, co by zawsze ta jakość była jeszcze lepsza. Mam nadzieję, że komórka mi wytrzyma 15 minut, a chociaż nawet i dobrze by było 16, 17, bo już widzę, bateria czerwona się włącza i mi to miga, ale zaraz zobaczymy. We'll be right back.
wiadomo, na początku te pola nie są nawiezione, to też to, sypanie tak wygląda, jak wygląda, ale wydaje mi się, że teraz raczej już to będzie chyba, bo mamy już ponad 3 tony, a ma wejść 3,5, także chyba do okręga, raczej nie, jeszcze na uwrociu chyba będziemy się sypać. Fajnie to wygląda, mapa fajna. Chyba jedna, jedyna, na której gram cały czas. Na jednym save'ie mam przegrane już na niej prawie 180 godzin. A tu mam dopiero z jakieś 10. Także no, myślę, że tu na tym save'ie szybko przegonię tamtego save'a. Też na tamtym save'ie gram na live'ach często, także wątpię, żeby coś się zmieniło. No my swędzi chyba będę miał gości. Albo ktoś dostanie w pierdol. Jeszcze? Jeszcze. Ale raczej do końca nie dojadę. Ile tu tego jest? Boże, mi się teraz wdupcył. Ale że mi się wdupcył. Jak rysio, kurna, z kranu normalnie. O, właśnie w tym momencie. Dobra, to jedziemy się sypać. Ale wybija dupką. Ja wiem, że tu się jakoś rozkładało tą rurę, tylko jak? R, o właśnie. Dobra, a ja sobie idę teraz pociągnąć z przyczepą i jeszcze się wyładuję. To będzie pierwszy zbiornik. Pierwszy zbiornik będzie z tego pola, tylko teraz tak. Muszę sobie tak jakoś inaczej zajęć. Dobra. Jak to się? Kurde, lebele. A, w ten sposób. Nie wszystkie opcje mi są znane. Ale nauczymy się. Ale się nauczymy. No i właśnie takim oto akcją właśnie kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam do subskrypcji kanału, do zostawienia łapeczki w górę. A najbardziej, jeżeli Wam zależy na tych subskrypcjach, żebyście widnieli na początku filmu, to klikajcie ten czerwony guziczek, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia na kolejnym odcineczku.